Dzisiaj będzie dużo cięć, bo rżną komary. Znaczy komary tną, a ja je rżnę. I przy okazji sprzedaję sobie plaskacze. Czasem się zastanawiam, po co Bóg stworzył komary. Paradoksalnie byłoby pewnie parę nieoczywistych odpowiedzi. Ale o tym może kiedy indziej. Natomiast dzisiaj chciałem opowiedzieć o tym, że odnalazłem w internecie naukowe określenie na coś, czego istnienie dawno podejrzewałem i aż dziw bierze, że nie ma tego więcej. To coś dowiedziałem się o tym z kanału Wojna Idei, bodajże odcinek o działaniu TikToka, jego działaniu uzależniającym. Fachowo nazywa się to przerywane wzmocnienie. Jest to mechanizm, który powoduje uzależnianie się od rzeczy losowych. Jak może łatwo skojarzyć, ma między innymi zastosowanie, czy zastosowanie, odpowiada za uzależnianie się od hazardu. Jest to mechanizm, który dość często się ujawnia, ale występuje jego istnienie tłumaczy, dlaczego często z uporem maniaka trzymamy się jakichś zachowań, które są w ogóle nieracjonalne i nieopłacalne. O dziwo, po wpisaniu w Google hasła przerywane wzmocnienie są, może pierwsze dwa wyniki są jakoś godne przeczytania, a cała reszta już traktuję chyba trochę o czym innym, z tego co pamiętam. W każdym razie ja odnalazłem tylko w dwóch pierwszych wynikach coś, co uznałem za wartościowe. Oba te artykuły, które tam znalazłem, traktują o toksycznych związkach. Generalnie chodziło o związki partnerskie, ale nie byłbym sobą, gdybym oczywiście nie sprowadził całej dyskusji, znaczy głównie dyskusji, do głównie relacji między rodzicem a dzieckiem. W zasadzie cały mój vlog tego dotyczy, niemal cały. O co chodzi z tym całym przerywanym wzmocnieniem? Otóż najprościej to chyba najbardziej tak uderzająco tłumaczy doświadczenie, o którym właśnie się dowiedziałem z obu tych artykułów. Doświadczenie przeprowadzone chyba jeszcze w latach 50. na szczurach. Jak to doświadczenie na szczurach? Prosta sprawa. Szczur ma dźwignię. Po naciśnięciu dźwigni leci żarcie lub nie leci żarcie. Szczury są inteligentne i ciekawskie. I w jednym doświadczeniu po naciśnięciu dźwigni żarcie leci. Okej, szczur jest zainteresowany, jak jest głodny, to idzie i naciska dźwignię. W drugim doświadczeniu żarcie nie leci i znowu jest przewidywalny efekt. Szczur szybko traci zainteresowanie taką dźwignią. Ale w trzecim doświadczeniu żarcie raz leci, a raz nie leci. I o dziwo, nie spowodowało to takiego połowicznego zainteresowania szczura, tylko wprost przeciwnie. Szczurów, bo to na wielu szczurach było robione. Szczury znacznie chętniej naciskały dźwignię, wręcz obsesyjnie. Okazało się, że nawet kiedy żarcie konsekwentnie przestawało lecieć, to one jeszcze obsesyjniej naciskały tę dźwignię, do tego stopnia, że zaniedbywały własną pielęgnację, pogorszyło im się zdrowie. Popatrzcie, typowe objawy osoby ciężko uzależnionej od czegoś. Wszystko zaniedbuje, bo jest skupiona tylko na swoim uzależnieniu. I analogicznie jest, kiedy otaczające nas środowisko daje nam trudne do zinterpretowania sygnały, że my nie wiemy, co robić. Często okazuje się, że zamiast uciec z danego środowiska, to my właśnie jeszcze obsesyjnie brniemy w nie. Angażujemy się jeszcze bardziej. Gry hazardowe są tego świetnym przykładem. Przecież jak każdy, wystarczy sobie policzyć, że hazard się nie opłaca. Więcej się statystycznie traci niż zyskuje. Ale ten dreszcz adrenaliny, prawda? Wielu ludziom nie wystarczy stabilne źródło dochodów. Oni potrzebują dreszczyku emocji. Od tego też się można uzależnić. A w relacji między rodzicem a dzieckiem, jeżeli rodzic jest niekonsekwentny w swoim postępowaniu, niekonsekwentny w nagradzaniu, niekonsekwentny w karaniu,
Popatrzcie, może się wydawać paradoksalne, jeżeli rodzic tylko jest oziębły, ewentualnie bije, mogłoby się wydawać, że to jest znacznie gorsze zachowanie, niż kiedy raz zbije lub raz jest oziębły, a raz jest uczuciowy, dobry, kochany i w ogóle przyłóż do rany. A już dawno podejrzewałem, że konsekwentne bycie złym dla kogoś jest znacznie lepsze niż niekonsekwentne raz bycie złym, a raz dobrym. Właśnie dlatego, że gdyby rodzic był konsekwentnie zły dla swojego dziecka, to ono w końcu by zrozumiało, że nie ma co szukać oparcia w takim rodzicu i poszukałoby sobie go gdzie indziej. A kiedy rodzic jest raz dobry, raz nie jest dobry, to w dziecku wytwarza się obsesja, wytwarza się uzależnienie od takiego rodzica. Ono ciągle ma obsesyjną nadzieję, że uzyska od tego rodzica to, czego potrzebuje. Jeżeli tylko odpowiednio silnie się z nim zwiąże, odpowiednio mocno się będzie angażować w związek z nim. I takie dziecko ma bardzo duży problem, żeby się usamodzielnić, żeby dorosnąć. I wiem, o czym mówię, bo właśnie to jest chyba większa część mojego nieszczęścia. Ja nie dorosłem, nie nawiązałem żadnych głębszych relacji ani ze sobą, ani ze swoim otoczeniem, bo miałem obsesję na punkcie swoich opiekunów, od których ciągle oczekiwałem, że mi dostarczą wszystko, co niezbędne. Niezbędne mi poczucie bezpieczeństwa, żebym dopiero potem mógł zacząć zwiedzać świat samodzielnie. A oni raz dawali, raz nie dawali i mnie trzymali ciągle w takim, nieświadomie oczywiście, ale według tego mechanizmu, trzymali mnie ciągle w takim uzależnieniu, toksycznej, kompulsywnej relacji. Brzmi być może nieoczywiście, ale jak się nad tym zastanowić, to patrzcie, ten mechanizm jest do zrozumienia, bo toksyczne uzależnienie nieraz tłumaczy się tym, że podążamy za wzorcami znanymi już. Wolimy wzorce, które znamy, bo wydają nam się bardziej bezpieczne. I idąc dalej tym tropem, im bardziej jesteśmy w coś zaangażowani, tym bardziej jest to dla nas znane i w pewien sposób bezpieczne. Jeżeli otoczenie daje nam przewidywalne sygnały, jasne, łatwe do zrozumienia, to my nie musimy się nie wiadomo jak wysilać, żeby przewidywać reakcję tego otoczenia. Natomiast im trudniej nam jest zrozumieć wzorzec, jaki działa świat, tym więcej od nas wysiłku, a więc też zaangażowania jest potrzebne, żeby ten wzorzec odnaleźć. I właśnie dlatego, kiedy nasz rodzic jest niekonsekwentny, to my stopniowo coraz więcej wysiłku musimy włożyć, a tym samym coraz więcej zaangażowania, żeby odnaleźć w nim te wzorce. I zanim do nas dotrze, że to jest że to się nie uda, to może być już, mówiąc oględnie, za późno. Możemy być już tak uwikłani, że dopiero, nie wiem, jakiś zewnętrzny, naprawdę silny bodziec nam uświadomi. A niektórzy do końca życia już są w takiej relacji. I znowu, cała mądrość naszej cywilizacji jest o kant dupy, bo w praktyce nikt nam na co dzień nie mówi o tych mechanizmach i o tych wzorcach. I o tym, jak w praktyce sobie z tym radzić. Trzeba naprawdę przez przypadek gdzieś trafić albo naprawdę głęboko szukać. Powodzenia. Trzymajcie się.